Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Piorun. Dzisiaj będzie wyjątkowa prognoza pogody kosmicznej. Ale najpierw zrobimy sobie zdjęcie, bo zorza polarna właśnie trwa. Nawet tam jest dobrze widoczna. Proszę bardzo, widać te takie na zdjęciu niebiesko-zielone na niebie, to jest właśnie zorza polarna. Tutaj widać to o wiele lepiej. O, proszę bardzo. Niestety oświetlenie uliczne to trochę uniemożliwia, ale jest piękny widok tego. Jeszcze zrobimy z tyłu. Wycelujemy sobie tak mniej więcej w niebo. O. No i zobaczcie, widać. Widać zorzę polarną. Oczywiście wiadomo, że to nie będzie nie wiadomo co. A teraz przechodzimy do prognozy kosmicznej. Standardowe jakieś głupoty. O. No i dobra. Witamy. Regiony występowania plam. To 3, 6, 15 znowu. Wycelowana prosto w nas. No i tak jak dalej sądziłem. Rozbłyski słoneczne. Prawa środkowa oraz lewa część słońca. Aktywność skacze. Bieżąca wartość C3.41. Dziury koronalne, południowo-wschodnia część Słońca. Rozbłyski, proszę bardzo. A raczej koronalny wyrzut masy, proszę, potężna eksplozja. Protony skaczą, mamy S2. Więc nie jest za dobrze. Średnia burza promieniowania kosmicznego. Ale zobaczmy sobie, bo ja lubię dreszczyk emocji. O, jeśli macie taką fajną, ode mnie wyjątkową prognozę. O, no i co jest? Chcę to powiększyć. Czekajcie, co tu się odwaliło? No o, właśnie. No i mamy potężne wyrzuty masy słonecznej. No i niestety CME, które zostało wyrzucone wczoraj, w dniu wczorajszym, leci w kierunku Ziemi prawdopodobnie dziś wieczorem albo jutro dotrze. Więc może by mieć niezły cyrk tutaj. Może być bardzo ciekawie. Zobaczmy sobie teraz to na ekranie. Dlatego cały czas was przestrzegam, żebyście posiadali UPS-y, listwa antyprzepięciowe, a najlepiej co możecie zrobić, to podłączyć sam UPS pod gniazdko, następnie pod gniazda w UPS-ie podłączyć listwę antyprzepięciową i wtedy jeżeli coś albo do czegoś dojdzie, to siądzie wam UPS, a listwa wam zatrzyma wszystko. No, więc widzieliście. Jeszcze sobie sprawdzimy aktywność zorzową. KP5, czyli bardzo wysoka. Na całego idzie. No proszę bardzo, zobaczcie. Tak to wygląda. No tu mamy. Tu mamy Polskę. No i nad Polską jest widoczna, ledwo, ale jest widoczna. Więc nie jest też tragicznie. No. Akurat jestem od północy. Powiem wam tak, żeby nie było, że kłamie.
O Boże, nie. No tak, teraz wiecie, no. Poziom, kompas. No niestety trzeba skonfigurować. Mi się już tego nie chce robić. Ale jestem, stoję dokładnie teraz od północy. Uruchomimy sobie jeszcze raz aparat. Bo ja tu widzę ewidentnie, że jest zorza. Pro weźmiemy sobie. Pro ISO weźmiemy sobie tak 800. Wykonamy jedno tylko zdjęcie. To zdjęcie pewno będzie niedokładne, ale to nie ma znaczenia. Bo ja potrzebuję z tego zdjęcia wyciągnąć pewne rzeczy. Stoję od północy. No jasne, że tak. Mamy zorzę. O to mi chodziło. Mamy zorzę. To też usunę. No ale tutaj to widać najlepiej na tym zdjęciu. Zobaczcie, i na tym też. Widać zorzę. To nie jest żaden dym czy coś. Tylko to jest zorza. Po prostu udało się wreszcie złapać to, co potrzeba. Damy. Jeszcze raz. O. No, powiedzmy. Ale powiem szczerze, że to jednak lepiej wyszło. Więc cofamy się w trybie. Bierzemy sobie zdjęcie, ale najlepiej noc. I powiem szczerze. Znowu. Od północy wiem, że księżyc świeci. No księżyc właśnie utrudnia. O. Niby te Xiaomi takie kijowe, jak każdy mówi, a robi dobre zdjęcia. Jak to wyszło? Jest widać. Widać zielonkawą poświatę. Zorza jest. Ale przez oświetlenie księżyca jest bardzo słabo widoczna. O, zresztą. Zresztą widać, powiem wam szczerze, zielonkawą poświatę na niebie. Zresztą pokazywałem wam na zdjęciu, więc powiem wam szczerze, może być bardzo ciekawie. I chciałem wam podziękować, bo statystyki kanału mówią same za siebie. Powiem wam dziękuję bardzo, bo to dzięki wam głównie to wszystko się rozpędza i im będzie was więcej, tym będzie fajniej. I ja nie zmienię stylu prowadzenia kanału, nawet jak tu będzie 14 tysięcy subów. Ja się nie zmieniam. Jeżeli coś dobrze jest prowadzone, to jest to prowadzone dalej. A dzięki wam jest to prowadzone zajebiście. Więc dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.